ludzie w tamtych stronach, muzyka jest częścią ich życia. I kiedy zawędrowaliby Państwo na step do jurty i wieczorem siedzieli po ciężkiej pracy, taka właśnie muzyka by rozbrzmiewała się w nocy. Śpiewka głowy, którą Państwo słyszeli również, pochodzi bezpośrednio ze słuchania, wsłuchiwania się w dźwięk wody, dźwięk wiatru pomiędzy kamieniami. Mówią, że po tym jak śpiewak śpiewa, można rozpoznać, z którego regionu Tuwa pochodzi. A Tuwa to głównie stepy, dookoła otoczona górami. Bardzo mały kraj, wielkości stanu Montana, populacja około 600 tysięcy osób. Ale wśród tych osób są ludzie z ogromnymi duszami, tak ogromnymi jak te stepy rozpościerające się i bardzo niezwykłym poczuciem słuchu. Bardzo proszę się wsłuchać, kiedy Adis będzie śpiewał, bo śpiew gardłowy polega na tym, że jeden człowiek wydobywa parę nut naraz. Tworzy się alikwoty, jest jeden dźwięk, który na dole tworzy taką fundację i na tym się dźwięki rozpościerają. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, może najważniejsze jest posłuchać muzyki i wsłuchać się w nią i widzieć wizerunki tego, skąd ona pochodzi. My przed każdą piosenką opowiemy parę słów. Również chciałam przedstawić, to jest Brian Dolphin, który będzie nam towarzyszył. Razem przygotowaliśmy te parę piosenek wspólnie. Połączyć siły wesprzeć naszego przyjaciela i coś ciekawego może z tego wyniknie.